No, więc po długich, a ciężkich wreszcie udało się uruchomić stację. Niedługo pewnie z lepszej lokalizacji, ale póki co tak jak jest. Testowa stacja pogodowa miasta Kraków. Stanisław Paweł 9, Karol Gustaw, Paweł łamany przez test. Stan pogody z godziny 21. Częściowe zachmurzenie. Temperatura 9 stopni Celsjusza. Wilgotność 46%. Kierunek wiatru zachodni 270 stopni. Prędkość wiatru 2 metry na sekundę. 7 km na godzinę. Ciśnienie 1018 hektopaskali. Pokrywa chmur 75%. Prognoza na następne 3 godziny. Słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 3, maksymalna 12 stopni Celsjusza. Kierunek wiatru zachodni 280 stopni. Prędkość wiatru 3 metry na sekundę. 11 km na godzinę. Jutro częściowe zachmurzenie. Temperatura minimalna 0, maksymalna 11 stopni Celsjusza. Kierunek wiatru zachodni 279 stopni. Prędkość wiatru 3 metry na sekundę. 10 km na godzinę. Źródło World Weather Online. Tu Stanisław Paweł 9, Karol Gustaw Paweł łamany przez test. Klub turystyczno-radiowo-astronomiczny Rejek ST9 KGB i HT Space Kraków. Proszę bardzo, a teraz stacja, serce stacji, komputerek Raspi i chiński moduł na 2 metry. Proszę bardzo, teraz tu widać pewnie lepiej. Antena SG7900 na parapecie i do tego amplifier marki Amplifier. Moc, mam nadzieję, około 10 W. I tak sobie to wszystko działa, na razie z tej lokalizacji. A niedługo będzie działać, mam nadzieję, z lokalizacji lepszej. Także pozdrawiamy i zapraszamy do słuchania, do raportowania SQ9 PBS i SQ9 WTF i cała reszta klubu IHS-u.